Proszę Państwa, w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie witam gorąco naszego gościa, pana Jacka Cygana, którego za bardzo chyba przedstawiać nie trzeba. Poeta, prozaik, ale przede wszystkim dał nam się poznać jako autor tekstów do ponad 1000 piosenek, które są najlepszymi artystami, wokalistami, kompozytorami. Myślałam na początku, że wymieniać, ale to by się nie dało. One te nazwiska pewnie tu wybrzmią podczas spotkania, prawda? Jako że jesteśmy w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie, a nie w Operze Leśnej w Sopocie, okazją do dzisiejszego spotkania jest promocja książki Odnawiam duszę, bo biblioteka kojarzy się z książką, jest kontynuacją książki Życie jest piosenką, ale również jest okazją do promocji tomiku wierszy Tu i tam, to jest taki, był taki projekt transgraniczny, wiersze tłumaczyła na język czeski pani Renata Puclacher, która jest tutaj z nami. Pani Reniu, ona często była tutaj głównym naszym bohaterem. Gorąco witam również panią Magdalenę Miśko-Jackowską, która poprowadzi dzisiejsze spotkanie i też jeśli ktoś bardzo się cieszy z tego, że możemy zobaczyć pana i spotkać się z panem Jackiem, to pani Magda była inicjatorką tego spotkania i pomysłodawczynią. Zwróciła się z propozycją do biblioteki. Dzisiejsze spotkanie będzie też transmitowane online. Będzie można obejrzeć, kto nie zdecydował się przyjść tutaj. Książki są w sprzedaży tutaj w holu biblioteki, żeby w holu przed salą. A jeśli zabraknie, to pani Mariola Sznapka zaprasza do kawiarni Kornel i Przyjaciele, gdzie również będzie można książki zakupić. I teraz już znikam, przepraszam, że tak długo, bo pan Jacek jest bohaterem, nie ja. Oddaję głos naszym gościom. Dziękuję ślicznie. No dzień dobry, ja tu jestem u siebie, ale pan Jacek to nie. A który raz jesteś w Cieszynie w ogóle, tak na sam początek? Coś już ci się cieszy przemazał przez twoje cudowne życie artystyczne. Jestem już w Cieszynie któryś raz, ale zwłaszcza ostatni pobyt był bardzo intensywny, bo była to rocznica spektaklu Cieszyńskie Niebo, tak się nazywało, w kawiarni Pavillon i powiem, że było bardzo serdecznie, burzliwie, intensywnie, długo i wesoło. Więc to zapamiętałem i wtedy sobie obiecaliśmy z Renatą, że jeszcze nie raz tutaj się spotkamy, ale no, czas płynął i cieszę się bardzo, że oprócz normalnej książki jest ta niezwykła książka z wierszami po czesku i po polsku, bo dzięki temu dowiedziałem się, że jestem baśnik, prawda, a nie wiedziałem, a po drugie ta książka sprawiła wielu ludziom ogromnie dużo radości. W wydawnictwie już nie ma jednego egzemplarza i tylko się cieszyć, książka jest. No to zaraz jeszcze więcej o tej książce. Ja mam taką malutką techniczną prośbę. Czy moglibyśmy nas dać odrobinę głośniej dla wszystkich z Państwa? Bo ja mimo iż mam dosyć dynamiczny głos, sama siebie ledwo słyszę, a co dopiero Państwo tą ostatnią rzecz. No właśnie, ja też tak sobie. Jest taka szansa, żeby nas trochę podkręcić? Jest taka szansa? Nie, nie, znaczy, może nie ma włączone. Nie, ja mam jak najbardziej włączone. Dzięki, panie. Ja też mam. Tak, odrobinkę. Raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa. Jest głośniej? Nie, nie jest głośniej, ani trochę. Raz, dwa, o, też to też. Jacek jest głośniej, to jeszcze ja. To jeszcze ja. Raz, dwa, raz, dwa. Jeszcze. Jeden jest niestety słabszy. Aha, jeden jest słabszy, no to dobrze. No który? To zgaduj, to pewnie ten. To ja będę cicho mówił. Też jest lepiej, tak? Lepiej. To dobrze, no to ja postaram się. Postaram się wykorzystać całą swoją siłę dynamiczną, żeby... A jeżeli mogę, a propos mikrofonów, to na początku, znaczy w ubiegłym miesiącu, 11, 12, 13 września, wróciły spektakle w Teatrze Polskim. I ja mam tam spektakl Cygan w polskim Życie z piosenką na małej scenie. Ale okazało się, że jest pandemia i trzeba grać na dużej scenie.
na dużej scenie. To tylko lepiej dla was. No, okazało się, że była to katorga, ponieważ widzi się przed sobą maski w ciemności. I nie wiadomo, czy ludzie się śmieją, czy reagują. Ja powiedziałem moim kolegom, ale też nie widać, że ziewają, także jest to pozytywne. Ale było coś takiego, że jak już wyszedłem na próbę, gdzie tak jak dzisiaj było bardzo złe nagłośnienie, więc się strasznie namęczyliśmy, to pomyślałem sobie, że zrobimy na początku taki numer. I powiedziałem Andrzejowi Sawerynowi, który wychodzi ze mną na początku, że żeby przysłał rekwizytora i zapytałem, czy jest w teatrze jakaś maska teatralna. On mówi, oczywiście, to proszę przyczepić i na znak pana dyrektora spuści z góry. I powiedziałem, nie uprzedzając oczywiście Andrzeja Seweryna, kiedy ludzie już siedzieli, powiedziałem, Andrzeju, zobacz, kiedyś aktorzy byli w maskach w teatrze, a dzisiaj są widzowie, jaka to zmiana. I on wtedy powiedział, ale teatr polski jest zawsze z widzami, pstryknął i zjechała piękna maska z góry w reflektorze. I on stanął za nią, tak na jego wysokości ustawili ci techniczni pracownicy i stanął za nią i przemówił do publiczności. Taki mieliśmy żarcik na początku, ale rzeczywiście grało się niesamowicie trudno, bo rzeczywiście nawet określenie, które wymyśliłem na publiczność, bo powiedziałem, wiecie Państwo, jak się nazywacie w tych czasach? COVID-owi. I oni się mało jednak śmiali. Ale my też nie ma się z czego śmiać. To ja się podzielę w takim razie z takim swoim teatralnym jeszcze doświadczeniem z Tobą w ramach tej rozgrzewki, którą teraz przeprowadzamy tutaj przed Państwem, bo tam brzmiała Twoja piosenka w tym moim doświadczeniu. Co udowadnia, że Jacek Cygan jest nie tylko autorem wielkich polskich przebojów sprzed lat, ale także wciąż tych, które radia dzisiaj grają jako nowości. A mówię o Chwytaj Dzień. Robiliśmy koncert z Teatru Słowackiego w ramach takiej edycji online Wodecki Twist i tam oczywiście w duecie ze Zbigniewem Wodeckim Ania Rusowicz śpiewała Chwytaj Dzień. Graliśmy do pustego teatru, to znaczy nie było w tym teatrze nikogo. Staliśmy na takiej platformie na środku widowni i ten Teatr Słowackiego, krakowski, jedna z najpiękniejszych scen na świecie, pusty, to było, muszą mi Państwo wierzyć, przerażające doświadczenie, po prostu przerażające doświadczenie. Jak ja się cieszę, że Państwo jesteście. Chociaż mam z biblioteką z kolei i zawsze jak wchodzę do biblioteki i widzę ten napis, to mam takie wspomnienie z Katowic. Ostatnio powiedziałem w Ligocie, ale się mówi po śląsku na Ligocie. Na Ligocie ta biblioteka była i wchodziłem tam parę lat temu i był piękny flamastrem napisany afisz: prosimy nie przywiązywać psów do biblioteki. I ja wtedy powiedziałem, ale mnie proszę przywiązywać. Pani dyrektor pięknie powiedziała, że inicjatorką spotkania jestem ja. Muszę się przyznać, że ponieważ ja pochodzę z Cieszyna, że ten pomysł, żeby Jacka Cygana sprowadzić do Cieszyna, to już jakieś dobrych kilka lat istnieje w ogóle. A ponieważ w czasach przedcovidowych Jacek był potwornie zajętym człowiekiem, w czasach covidowych też, ale jest nam teraz troszkę trudniej, więc zawsze jakoś się nam to nie udawało. I zrobiliśmy teraz właściwie rzecz niemożliwą, zapraszając Państwa na to spotkanie, też dziękujemy tym, którzy nas oglądają dzięki transmisji internetowej, bo pewnie Państwa jest jeszcze więcej, w tym niesamowicie potwornie trudnym dla kultury roku, żeby jednak się spotkać. Okazji jest kilka. Jest to książka Odnawiam duszę, która wciąż jest książką nową, najnowszą, bo wydaną w zeszłym roku. Jest tomik poezji Tu i tam, ale są też, proszę Państwa, okrągłe urodziny Jacka Cygana, które w tym roku są 30, wciąż obchodzone z taką samą werwą. I ten rok jakoś tak się metafizycznie w ogóle plecie, nie wiem, nie potrafię tego nazwać, ale dzieje się w tym roku bardzo dużo rzeczy takich rzeczywiście nadprzyrodzonych i niesamowitych, pomimo tego, że nie możemy się do siebie zbliżyć, nie możemy, myśmy chyba więcej rozmów przegadali w tym roku właśnie, niż kiedykolwiek indziej. Jest coś takiego, że jak ludziom mówią nie, to my się właśnie zbliżamy.
No właśnie chyba jest coś takiego, a z tych metafizycznych dat to powiem Państwu, że wróciłem dzisiaj od mojej siostry, która miała, obchodziła 3 dni temu z mężem 50. rocznicę ślubu, czyli 50 lat temu mieć ślub. I fotograf w Mysłowicach, Fototrocha to się nazywało, zrobił nam zdjęcie, bo ja byłem świadkiem, a Mariana, czyli mojego szwagra, siostra, była również świadkiem. I to zdjęcie jest niezwykłe, ponieważ ono jest upozowane. Znaczy, pan młody ma zakręcone nogi, tak jakby się miał przewrócić. Moja siostra jakoś dziwnie jedną nóżkę wysuwa lewą do przodu tanecznie. Basia, czyli Mariana siostra, z kolei siedzi na oparciu krzesła, a mnie kazał ten fotograf położyć nogę tak, że mam jedną nogę, a drugą kolanem dotykam tego krzesła. A mimo to, to zdjęcie ma niesłychany wdzięk. I myśmy wczoraj postanowili sobie zrobić replikę tego zdjęcia. I żeśmy się tak samo upozowali. Było to bardzo śmieszne. To właśnie jest niezwykłe. Ale powiem tak, że jest wiele rzeczy niezwykłych, bo ma się teraz czas na te sprawy, na które się nie miało w tym biegu bezcovidowym. No i tak to wygląda, ale może o tym za chwilę, a ja nie będę ci psuł porządku. Bardzo proszę, bardzo lubię, jak mi psujesz porządek. Ale dla porządku. Chciałabym, żebyśmy zaczęli jednak od tu i tam, bo jednak w umysłach większości ludzi w Polsce funkcjonujesz jako autor piosenek fantastycznych. Nie wiem, czy tak aż znowu dużo osób wie z tej takiej masowej publiczności, że jesteś poetą i opowiedz może w ogóle, jaka jest geneza tej książki i skąd zostałeś, jak zostałeś baśnikiem? Zostałem baśnikiem tak, że wysłałem wszystkie tomy wierszy do Renaty Pulzwagerowej i pozostawiłem jej absolutnie wolną rękę co do wyboru tych wierszy, które przetłumaczy na czeski. I według mnie dało to wspaniałe efekty, bo tu są wiersze, których ja nigdy bym do takiego zbioru swoich wierszy nie wybrał. A Renata wybrała. To jest właśnie to dla mnie ciekawe. Dzisiaj przy winie zapytam ją dlaczego. Dwie byłyśmy. No tak, bo była twoja córka Agnieszka. A myślałam, że sama wybierałaś, a jej tylko podsuwałaś do tłumaczenia. Ona też wybiera. To jest jedna rzecz. I kiedy już mieliśmy jasność, że to zrobimy, zaczęliśmy to konsultować. Ja tam jeszcze dodałem coś z ostatniego tomu Boskie Błędy. I powstał bardzo pokaźny zbiór, bo to nie jest jakiś tam tomik, prawda? To jest ponad 50 parę wierszy. I jak ja czytam te wiersze po czesku, proszę Państwa, i oczywiście nie muszę patrzeć po lewej stronie, jest po polsku, bo już mam tę lewą stronę mam w sobie, to ja jestem zachwycony. Jaki to jest język, jak to brzmi. I nawet na koniec dzisiejszego wieczoru zaproponuję Państwu, żebyśmy przeczytali jeden z wierszy, najpierw po polsku, a potem po czesku. I w ogóle ta książka jest o tyle niezwykła, że spędzając 10 lat temu była ta uroczystość w Awionie, tak? Byliśmy tutaj z Teresą Drozdą, redaktorką Polskiego Radia, Trójki dawnej, dobrej i Radia dla Ciebie. Teresa jest tutaj z nami. Czy mogłabyś pomachać do Państwa? Specjalnie z mężem z Warszawy bo to jest nasze święto książki, to jest takie święto książki. I poprosiłem Teresę, ponieważ zawsze tu chodziła z aparatem na tej imprezie, też robiła bardzo wiele zdjęć. Poprosiłem ją, aby dała do tej książki swoje zdjęcia, według swojej prywatnej koncepcji. Te, które są dla niej najciekawsze i te zdjęcia są fantastyczne, a zwłaszcza te żółte pingwiny na Wełtawie, a w tle Teatr Narodowy w Pradze. Także Teresa, bardzo Ci dziękuję jeszcze raz i
Renato, tobie też i córeczce, której jeszcze nie widziałem. A dzisiaj z Brynie, bo wykłada, tak? No, tak się to stało. Wydawnictwo, które robiło tę książkę, Austeria z Krakowa, po prostu jest do dzisiaj niesamowicie zachwycone. A pani, taka Marianka, która odpowiada za szatę graficzną, to jak to wszystko złożyła, to do mnie zadzwoniła i powiedziała: pani Jasku, dawno się nie zdarzyło, żeby taka książka powstała. Bo ja z tej serii dwujęzycznej mam Le Vitro, tomik po polsku i po francusku. I tam są z kolei moje fotografie, ale oczywiście tam ta książka jest cieniutka i jest zupełnie inna. A ta dla mnie jest niezwykła. Więc taka jest historia. Oczywiście w pandemii ta książka już została wyczerpana, ale na szczęście, jak się pandemia skończy, myślę, że wydawnictwo dodrukuje z rozkoszy. Jeszcze nie powiedziałeś, jak się poznaliście z panią Renatą, bo jak to się stało, że po pierwsze dostało? No, poznaliśmy ją najpierw platonicznie, ponieważ Renata przetłumaczyła pieśń Jaromira Nowawicy. Widziałam w bucie gwiazdę, leżała pięcioramienna, goła. I myśmy się zachwycili tą pieśnią po polsku, a kiedy byliśmy w Zakopanem u Jasia Karpiela-Bułecki, żeśmy się zgadali, że to tak piękna pieśń, on mówi: no przecież ja znam osobę, która tłumaczyła. I od razu wykręcił telefon, żeśmy do ciebie zadzwonili. Czyli via Zakopane, żeśmy się poznali. O, tak. No jeszcze można było dużo opowiadać, ale już nie chcę zdominować tą opowieścią tej książki. Wiecie państwo, to jest tak, że człowiek ma jakiś określony stosunek do swoich wierszy. Często mnie pytają, jaka jest różnica między wierszem a tekstem piosenek. I ja wtedy mówię, że wiersz jest absolutnie wolny, że wiersz może na człowieka spaść lub nie. Nie można tego przyspieszać. Natomiast tekst piosenki pisze się na termin. I przytaczam tu taką definicję prywatną Wojtka Młynarskiego, który mówił, że tekściarz, czyli człowiek, który pisze teksty piosenek, jest jak szewc, który musi zrobić buty na termin. Ostatnio wymyśliłem do tego postscriptum jedno zdanie, które brzmi: w tym wypadku można być pewnym, że te buty nie są chińskie. No i tekst piosenki jest dla tej, wiersz jest dla tej jednej osoby, która przed snem sobie przeczyta czyjś wiersz. Teksty piosenek są dla milionów, trzeba inaczej to pisać. A jeszcze doszła na koniec jedna sprawa, że teksty piosenek pisze się od kilkunastu lat wyłącznie do muzyki. Kiedyś było odwrotnie. Kiedyś Wielkiej Encyklopedii Francuskiej, co zresztą chyba było udziałem Jacques'a Rousseau, jest definicja, że piosenka jest to utwór literacki, który czasami jest wykonywany z towarzyszeniem liry czy innego instrumentu szarpanego. Powstały po to, żeby bogacze zapomnieli na chwilę o swoim bogactwie, a biedacy o swojej biedzie. Taka piękna definicja. Ale jeszcze wracając do tego Rousseau, bo chyba nie zdążyliśmy o tym powiedzieć, że... Lata go sobie rozbieraliśmy trochę na części pierwsze. Tak, właśnie. Tak, że mało kto wie, że Rousseau był też kompozytorem. Ja teraz, pisząc taką książkę Podróż włoską Goethego po 230 latach, znalazłem u Goethego, który był w Wenecji w roku 1876, następujące zdanie. Wynająłem gondolę. Dwóch śpiewaków, jeden na dziobie, drugi na rufie, śpiewają na przemian. Przez całą podróż śpiewali mi pieśni w stylu Rousseau. Czytałem to parę razy, ale w końcu doszedłem do wniosku, teraz ja już szczegółowo się przyjrzałem. A dlaczego w stylu Rousseau? W jaki sposób w 1786 roku włoscy gondolierzy mogli śpiewać rzeczy Rousseau? Co to w ogóle znaczy? I zacząłem to tropić.
I właśnie wtedy wytropiłem, że Rousseau był kompozytorem samoukiem, a jego opera była nawet wystawiona na Dworze Królewskim we Francji. I Rousseau komponował pieśni. I w momencie, kiedy Goethe przybył do Wenecji, czyli do Włoch, to już zapoznał się z pieśniami Rousseau, które były wtedy w Europie bardzo popularne. I były wydawane na dworach, te pieśni były śpiewane. Stąd to w stylu Rousseau. A jednocześnie Rousseau mówił, że muzyka jako taka, zwłaszcza instrumentalna, kiedyś była nieobyczajna. W starożytności muzyka mogła towarzyszyć tylko słowu. Chóry śpiewały, a kapella. Muzyka w starożytności była, owszem, stosowana, ale tylko na ludowych zabawach. I zobaczcie Państwo, jak to się wszystko zmieniło. Niemniej pozostajemy z sympatią przy piosence jako utworze literackim. Który pozwala nam zapomnieć o tym, jak biedni jesteś. Tak, po pandemii. Jesteś artystą słowa. Artyści słowa mają to do siebie, że raczej trzymają się kurczowo kraju w języku, którego piszą, bo, no, mówiąc najkrócej, wyjeżdżać i zarabiać słowem za granicą raczej nie mogą. To się bardzo rzadko zdarza. A ty to wszystko przełamujesz, bo dla ciebie granic nie ma. Twoje kontakty czy z językiem z czy z językiem francuskim, czy z językiem włoskim, bo to są twoje ukochane absolutnie rejony, czy teraz z językiem czeskim. To są granice, które ty przekraczasz, jak my tutaj na moście, codziennie właściwie. Jak to się dzieje? Ale takie granice, że ktoś przetłumaczy, to są granice jak gdyby przeze mnie niewymyślone. Owszem, jest chyba tutaj wiersz Renato o tłumaczach, tak, prawda? Tłumacze, to jest jeden z niewielu wierszy o tłumaczach, chyba jakie napisano na świecie. Ale to są penetracje bardzo osobiste, na przykład wiersze, pieśni włoskie, które przetłumaczyłem. To przetłumaczyłem po prostu z miłości, z sympatii do tych piosenek, bo się w nich zakochałem. Przetłumaczyłem Notre Dame de Paris, chociaż oczywiście za mało, nie znam francuskiego, miałem tłumaczenie lingwistyczne, czyli filologiczne i osobę, która potrafiła mi to objaśnić. Przetłumaczyłem Mesjasza Händla, no ale to większość tekstów jest opartych na Biblii. Natomiast jeśli chodzi o język jidysz, to przez 30 lat się przyjaździłem z panem Leopoldem Kozłowskim, ostatnim klezmerem Galicji. I to z tej przyjaźni, z tej współpracy wynikało to, że on mi opowiadał, o czym są te pieśni. I mówił mniej więcej w takim stylu, ty to musisz napisać. To jest najbardziej żydowska piosenka z żydowskich. Ja mówię, Poldeczku, jaka? Willi Stigwej. Co to znaczy? Gdzie ty byłeś, jak pieniądze były? To ja musiałem się tłumaczyć. I napisaliśmy też z nim wiele piosenek oryginalnych. W spektaklu niezwykłym Zapiski z wygnania, który teraz w Teatrze Polonia zrobiła Krystyna Janda. Są tam dwie piosenki Leopolda. Jedna, tak jak malował pan Chagall z tekstem Wojciecha Młynarskiego, a druga, gdy jedną z moim. Jest to wstrząsające, jak one funkcjonują w tym spektaklu. Gdybyście Państwo mieli okazję zobaczyć ten spektakl, to jest rzecz niebywała. Więc jidysz to jest zupełnie coś innego. Jidysz kawałek stało się częścią mojego życia przez przyjaźń z Leopoldem i ponad 25-letnią z nim współpracę. I do dzisiaj sobie to niezmiernie cenię. Bo ja przetłumaczyłem właściwie najwięcej starych żydowskich pieśni z jidysz w Polsce, chociaż sobie tego nie uświadamiałem, bo Poldek dzwonił do mnie i mówi, ja cię błagam, ty mi zrób to miasteczko Beus. Przecież to, co ona śpiewa, że on miał jakieś niebieskie oczy, tamtego nie ma. Ty mi zrób tak, jak to jest w oryginale. Ja mówię, ja ci obiecuję. No i tak to wszystko było. Więc ta podróż pomiędzy językami to raczej jest podróż kulturowa, między kulturami. Tak. Ale,
ale bardzo chętnie bierzesz słowo i rozbierasz na części pierwsze, wgryzasz się w jego znaczenie i jesteś w stanie nas zafascynować inną kulturą, kimś z innego kraju, po polsku albo w jakimś właśnie w jakiejś takiej niesamowitej podróży. To mam na myśli, takie, że nie masz. Jesteś bardzo otwartym na to, oczywiście. Ja, proszę Państwa, każdy mój koncert, bo teraz mam koncert swoich piosenek przez całą wiosnę, miały być koncerty Odnawiam Duszę, gdzie właśnie tę piosenkę i parę innych miał śpiewać Grzegorz Markowski, mieli być inni artyści, ale to wszystko przepadło, bo dużych koncertów się nie gra. Ale prawda jest taka, że na każdym z tych koncertów na końcu mówię do publiczności: nie dajmy sobie obrzydzić Europy. I to jest niesamowity oddźwięk ludzi. I ludzie biją brawo, czują, o co chodzi, że te korzenie śródziemnomorskie, ta tradycja. Wrócę jeszcze na chwilę do Goethego. Wiecie Państwo, dlaczego Mickiewicz chciał koniecznie poznać jeszcze przed śmiercią Goethego? Dlatego, że był to największy wówczas poeta Europy, a Mickiewicz był młodym poetą. I on wiedział, że to jest jedyna szansa, aby dotknąć jakiś symbol w Europie, bo czuł się Europejczykiem. I Goethe by go nigdy nie przyjął, ponieważ było wielu poetów nieznanych, którzy by chcieli się spotkać z Goethem. Ale przyjął go, ponieważ poleciła Mickiewicza Maria Szymanowska. A Maria Szymanowska była wówczas pierwszą kobietą na świecie, która grała koncerty solowe na fortepianie. I grała już w Weimarze, Goethe się w niej zakochał. W całej Europie była niezwykle ceniona jako pianistka i kompozytorka. I Maria Szymanowska dała list polecający Mickiewiczowi. I Goethe przyjął go na herbatę i powiedział: jak długo będzie pan w Weimarze? On mówi: jutro wyjeżdżam. Radzę panu zostać, bo za dwa dni są moje 80. urodziny i zapraszam pana na przyjęcie. I tak to się odbywało. Europa zawsze była blisko. I jeżeli dzisiaj ktoś mówi, że nasz związek z Europą jest fikcyjny, to jest fikcyjny, czy jakiś iluzoryczny, no to jest po prostu, jak młodzież dzisiaj mówi, masakra. Badacze kultury śródziemnomorskiej twierdzą, że jednak kultura polska jest bardzo nią przesiąknięta i te wpływy się bardzo mocno mieszają. Oni mają Horacego ze swoim horacjańskim podejściem do życia, a my mamy Jacka Cygana i Chwytaj Dzień. I tutaj możemy absolutnie zrobić taką... Magda, to co z Horacego wziąłem, a co Zbyszek Wodecki już niestety nie mógł potwierdzić, bo kiedy skończyłem ten tekst, to włączyłem rano komputer i było napisane: Zbigniew Wodecki miał uda. A przecież to ja dla niego napisałem, dla żywego człowieka. I to, że tam w tym tekście jest: nie martw się o własny finał i klaruj wina swe. To jest Horacego, prawda? I chciałem, żeby on się ucieszył, ponieważ jak się rozstawaliśmy na rynku w Krakowie, kiedy on mnie poprosił, żebym mu napisał tę piosenkę, to weszliśmy do sklepu, bo chcieliśmy kupić tam jakiś alkohol alkoholowego, już go nie ma zresztą, koło Jaszczurów. I sprzedawca, który chodził do szkoły ze Zbyszkiem Wodeckim, powiedział mu: Zbysiu, jest to wino, które lubi twoja żona. I ja tam wziąłem jakiś kalwados i wziąłem to wino i mówię: masz, to dasz żonie. On mówi: no nie wygłupiaj się. I myśmy się rozstali z tym winem, prawda? Z tym winem. Dlatego napisałem mu: i klaru, i wina swe. No a on zamiast to śpiewać, to gdzieś sobie odszedł tam na inne estrady. Niebieskie. To mi przypomina, że... Teraz mów dłużej, a ja sobie naleję wodę. A ja bardzo lubię, jak Magda mówi, proszę Państwa, ja Państwa bardzo przepraszam, że ja więcej dzisiaj mówię, to ja wiem, że to jest niesłuszne, będę już się ograniczał. Po to tutaj jesteśmy, to ja Cię zagadam teraz troszeczkę, a to sobie dalej, no nie wina to później, a na razie wody. Ale ta historia, dziękuję bardzo, związana z Chwytaj Dzień, przypomina mi, że w obu tych niesamowitych książkach, które tak naprawdę dają czytelnikowi, widzowi, słuchaczowi możliwość tego, żeby zajrzeć za kulisy, gdzie nas nie ma,
albo do pokoju Jacka Cegana do pracowni, gdzie z kubkiem pełnym ołówków Jacek pisze kolejne teksty piosenek, albo właśnie za kurtynę, gdzie przygotowują się artyści do wyjścia, żeby zaśpiewać piosenki z tekstem Jacka Cegana. Te dwie książki, ja mam na myśli Odnawiam duszę i Życie jest piosenką, to jest, proszę Państwa, po prostu taki nasz korytarz do tego świata. I historie, oczywiście my wiemy i kochamy te piosenki i uwielbiamy i wiemy, że są piękne i każdy z nas ma z nimi jakieś swoje wyjątkowe wspomnienia. A z tych książek możemy się dowiedzieć, jak one się narodziły. I możemy się dowiedzieć, co przynosi artysta, albo kompozytor, albo zleceniodawca, kiedy przychodzi prosić o piosenkę. I czasem tę piosenkę dostaje natychmiast, czasem trochę dłużej. Przywołujesz historię i piosenek starszych, i pochwytaj dzień piosenek najnowszych. No to jakbyś mógł tak bardzo krótko, troszkę prześlizgując się po obu tych książkach, powiedzieć, ile ty możesz absolutnie sam do tej opowieści piosenkowej włożyć, a ile jest tego wina, które spada gdzieś z życia. A nie wiem, czy nie było tak, opowiadałeś mi kiedyś, że Zbyszek ci zasugerował troszeczkę, że on by chciał, żeby to było optymistyczne. Więc jakaś tam sugestia jednak się czasem pojawia. Bo Zbyszek był bardzo optymistyczny i ja go nigdy nie widziałem, żeby był smutny. A on uwielbiał autoironię, zwłaszcza opowiadał dowcipy o sobie z tym najsłynniejszym, jak tam De Niro tak. Mniejsza o to. To Państwo sobie znajdą w sieci, bo to ma. Tak, ale on tak, on chciał. Zresztą ta piosenka też ja słuchając muzyki starałem się zrozumieć, o czym to jest. I najbardziej to już nieraz do tego sięgaliśmy. Do tej anegdoty dzisiaj rano rozmawiałem z Rysiem Rynkowskim, bo proszę Państwa, tu w hotelu, gdzie mieszkamy, Liburnia, na stole był taki powitalny arkusz. Szanowny Panie Jacku, bardzo serdecznie witamy, proszę się czuć. Czy ma Pan gorączkę? U nas. Czy ma pieniądze? Nie, nic nie było w gorączce, chociaż temperatura tego pisma była dość wysoka. I z lewej strony był fragment piosenki Dzisiaj będzie dobry dzień, którą napisałem z Ryszardem Rynkowskim. I były takie słowa, które kończą tę piosenkę. Wystaw nos spod kołdry, dzień dobry, opłaci się. Ja zadzwoniłem do Rysia i mówię, słuchaj, jestem w Cieszynie. Kto to wynalazł taką starą piosenkę, żeby ją napisać na urzędowym papierze? To niezwykle miłe to jest. I jakie są tajemnice piosenek? No, to nie jest tak, że każda piosenka ma jakąś anegdotę, historię, prawda? Wynika, że każda. No wynika, ale jedna ma na dwie strony, a druga ma na 15 stron. No proszę Cię, Edyta Górniak w pociągu pełnym rezerwistów, no to tylko Tobie się mogło przydać. Ale nie, to była prawda. Bo Magda się śmieje, a to była prawda. Myśmy się na Starym Dworcu Centralnym w nocy spotkali po próbie Edyty. Ona jechała do Opola. Był 95 rok, a już było po festiwalu Eurowizji. Ja miałem jej napisać piosenkę, którą ona miała w Opolu wykonać na scenie. A wcześniej w teatrze dramatycznym ćwiczyła jakiś układ choreograficzny do Jestem kobietą. I historia była taka, że podjeżdżamy na ten parking, on jest zupełnie ciemny. Ja włączam kasetę i śpiewamy tę piosenkę razem, Niebo to my. I gdyby ktoś z zewnątrz obserwował, to by nagle widział, jak dwie osoby gestykulują, chyba się kłócą, no bo jak można ciągle mieć otwarte usta i coś robić. A to myśmy prześpiewali dwa razy tę piosenkę. A potem miała taką ogromną, niebieską walizkę plastikową, która była, jak na tamte czasy, a był rok 95, powalająca, błyszcząca, krzyczący niebieski, proszę Państwa. A ona była w białym płaszczyku, mini. Jest czerwiec, noc. Zjeżdżamy, czy schodzimy po schodach Stary Dworzec Centralny. Nie, już chyba nowy. I
podjeżdża pociąg do Kielc, ponieważ miała metro w Kielcach na zajutrz, a potem dopiero Opole. I widzimy, że wszystkie okna tego pociągu są otwarte, a przez te okna są wywieszane takie chusty rezerwistów. Państwo pamiętacie? I są te śpiewy w środku, jedna z moich ulubionych piosenek, w łasku pod łodzią na dworcu głównym. No i nie będę już dalej mówił, bo jest niecenzuralnie. I nagle to wszystko ucichło i taki dreszcz przebiegł przez ten pociąg. I wszyscy ci rezerwiści rzucili się do okien. I na peronie stała Edyta Górnia. I ten podszedł konduktor. Edyta mówi, gdzie jest przedział, gdzie jest wagon pierwszej klasy? A on mówi, dzisiaj nie ma pierwszej klasy. Aha. I mówi, pani Edyto, ja bym nie radził pani jechać tym pociągiem. Ona mówi, ale rano mam próbę w Kielcach. A ja powiedziałem do tego konduktora, proszę pana, po Eurowizji pani Edyta Górniak w tym kraju jest nietykana. I wsiadła do tego pociągu i powiedziała. No takie są, to są takie prawdziwe historie, aczkolwiek mówię, ja specjalnie w tych książkach sięgam do piosenek mniej znanych, ale niezwykle wartościowych, do ludzi mniej znanych. Na przykład przy jakiejś okazji mówię o Bernardzie Kawce i zespole Novi Singers. Całą młodość przy tym żeśmy przepili z moimi przyjaciółmi, tak to trzeba powiedzieć, bo wiecie państwo, że się słuchało takiej muzyki i się piło wódkę. No ale taka jest prawda. Mówię o ludziach, o których się właśnie już nie mówi. I jakieś było moje zdziwienie, jak na premierze w Teatrze Polskim mojego Cygan w polskim życiu z piosenką zobaczyłem Benka Kawkę, który potem z Novi Singers wyjechał do Ameryki i przywiózł nagrania z orkiestrą Woody Hermana. Wtedy się w ogóle nie znaliśmy. On był dla mnie legendą. Nagle dzwoni Jan Polkowski z Trójki i mówi, słuchaj, bo Benek chce, żebyś mu napisał teksty do tego. I Ewa bym zaśpiewała tam trzy piosenki. Są normalnie podkłady tego Woody Hermana, oczywiście nielegalnie, prawda? No bo to on nie miał praw do tego. No ale takie były czasy, że nikt się nawet nie pytał o to. Także tu są pewne tajemnice bardzo osobiste. Oczywiście są te największe hity. Jak wszystko ma swój czas. Ja wczoraj moim przyjaciołom u siostry pokazałem, oni mówią, a ile ludzi w internecie może obejrzeć teledysk? I ja mówię, no a jak sądzicie? Oni mówią, no jakieś 2-3 miliony. Ja mówię, to zobacz. I włączyłem telefon i wiecie państwo, ile jest wejść na piosenkę Wszystko ma swój czas i przychodzi kres na kres na piosenkę o śmierci. Gdybym nagle odszedł stąd, nie obrażaj się na śmierć. 43 miliony. 43 miliony wejść. To znaczy, że ktoś, wiadomo, że dzieci, emeryci oraz wyznawcy pewnych spraw nie będą wchodzić na taką piosenkę, no to kto wszedł? Ile razy, prawda? No wiele razy. I są wpisy takie, że dzisiaj na pogrzebie mojego taty zabrzmiała ta piosenka, bo sobie kazał puścić. No i tak to wszystko żyje. Więc życie jest piosenką. Życie jest piosenką i ta książka Odnawiam duszę penetruje te wszystkie zakątki, zakamarki, te tajemnice. Proszę państwa, tak jeszcze zachęcić do tego, żeby absolutnie z tą książką wejść, jeśli ktoś nie ma jeszcze Odnawiam duszę, to dodajmy, że w tej książce pojawia się pewien, powiedzmy, nowy element, mianowicie to, że Jacek Cygan oczywiście odsłania się nam właśnie nie tylko jako autor piosenek, współautor piosenek, ale także jako tłumacz, poeta, wykonawca. No masz bardzo dużo tych różnych zawodów, które tutaj się przemazują, a wszystkie się koniec końców jakby łączą w tym, że rzeczywiście odnawiasz duszę, ty i twoim przyjaciół. Magdo, tak, wiecie państwo, że już miałem kilka spotkań z ludźmi, którzy czytali te książki i na przykład ten cały ten akapit tłumaczenia muzyczne wzbudza wielkie zainteresowania. Tam opisuje, jak tłumaczyłem właśnie między innymi Notre Dame de Paris, opisuje te tłumaczenia z Jidysz.
cała ta sekwencja poświęcona Leopoldowi, bo on właśnie umarł w 2019 roku, mając 101 lat. I to wielka strata. I jest bardzo wiele takich osobistych moich uwag, wspomnień, przemyśleń. Jacek Cygan był z wąsów. Jeszcze sprzed wąsów. To z 73 roku. I chcę powiedzieć, że w tej książce jest bardzo piękne zdjęcie mojej żony, które sam zrobiłem, więc jestem z tego dumny. I moje zdjęcie z psem, o tu jest moje zdjęcie mojej żony. I moje zdjęcie z naszym ukochanym psem, któremu zawdzięczam piosenkę Życie jest nowelą. I na tej bazie jest tytuł Życie jest piosenką, bo kiedy twórcy tego serialu Klan do mnie zadzwonili, mówią, słuchaj, jest konkurs. Wtedy był konkurs w telewizji, tam kilka zgłosiło się tych firm, które miały produkować seriale. No i zgłosili się ci ludzie z Klanem. I mieli pokazać 3 odcinki. No i oczywiście mówią, słuchaj, ale nie mamy jeszcze piosenki na czołówkę. A był piątek, a kolaudacja była we wtorek. Musieli mieć wszystko nagrane i ten, no i ja wziąłem Mirzę rano, a w radio były 4,5 roku i w radio ta, 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 ta. I poszliśmy na tę łąkę, gdzie teraz stoi TVN, bo tam była łąka taka, Pradolina Wisły. I ja tak popatrzyłem na niego, mówię, no, no kto ciebie? Mówię, Mirza, co tam napisać? I jemu tak migało światło w oczach. I napisałem, jak po roku Vivaldiego zmienia się światło w twoich oczach. Zawsze opowiadam to, bo to jest po prostu prześmieszne, bo ta piosenka ma jakąś nieprawdopodobną siłę rażenia, bo ja raz na jakiś czas, namiętnie rozwiązując krzyżówki, trafiam na hasło wykropkowane pory roku Vivaldiego. I jest taki mem w internecie, jak ktoś próbuje tam wpisać jak. Zamiast 4. To jest popularniejszy niż Antonio Vivaldi jednak. Nie, to dzięki niemu. No i... Ale Mirza się z dużym zrozumieniem odnosił do mojej twórczości. Nawet był gotowy opóźnić spacer, ale kładł mi już wtedy buźkę na nodze i już wiedziałem, że już nie ma żartów. Mówi, już skończ z pisaniem, idziemy. No ale to tak właśnie nieraz powstają piosenki w zupełnie jakiś szalony, przypadkowy sposób. Z takich amuletów są jeszcze ołówki, którymi piszesz, a nie wiem, czy coś jest jeszcze. Tak jak się wpatrywałam w twoje biurko, to oczywiście te ołówki najbardziej widać, no ale piszesz przecież też w podróży, piszesz na plaży, kiedy ci olej do opalania kapie na kartkę. To są każde okoliczności przyrody. To znaczy, jest tak, że ołówki sobie przywożę z różnych miejsc, gdzie jestem, prawda? Ktoś tam przywozi wino, nawet żeśmy z żoną kiedyś przywozili wino, ale teraz to nie ma sensu, no bo czerwone to nieraz nie przeżyje podróży, a poza tym już właściwie te podstawowe wina wszędzie są w Polsce. No ale ołówki przywożę dalej. I to jest niesamowita pamiątka, bo nieraz właśnie w taki jakiś listopadowy dzień mam kilka kubków, kilkanaście tych ołówków. Jak sobie przejrzę te ołówki, to jest z Muzeum w Wenecji, to jest z Urodena w Paryżu, to jest Sandomierza, bo w Polsce to są piękne ołóweczki. To ktoś mi dał w Czechach, to ktoś mi dał tam. I to jest taka podróż. Oczywiście wszystkie temperuję, bo to wziąłem od swojego ojca, który miał zawsze kilka ołówków bardzo zatemperowanych. Mówi, że przedwojenny harcerz to tak miał zawsze. No i tyle. A czy są jakieś jeszcze inne? Naturalnie. Są, wiecie Państwo, takie książki, że jak mi nie idzie, w nocy zwłaszcza, to ja biorę tę książkę, wiem, że to nic może nie... Merytorycznie to mi nic nie pomoże, bo znam te wiersze Brodskiego na pamięć niektóre. Ale ja sobie biorę te wiersze i sobie czytam. I już załamany, że nic nie wymyślę, a rano muszę ten tekst oddać, wtedy wraca mi jakaś siła z tych wierszy. I myślę sobie, to ma sens przecież wszystko. Nawet ta pioseneczka, która może się nie uda, może z niej nic nie będzie, ale,
Ale to jest jak gdyby ten nurt, to jest to samo prawie. Zresztą Brodski pisał, że prawdziwy poeta powinien napisać wszystko. Wiersz, balladę, poemat i piosenkę. I piosenkę. Wilanelkę, o, to jest taka specjalna. Napisałem Wilanelkę dla mojego przyjaciela na urodziny. Jest w którymś tomie. No to są te amulety, ale przede wszystkim to jest... Ktoś mnie zapytał ostatnio, co jest najtrudniej napisać? I ja się naprawdę nigdy nad tym nie zastanawiałem. I moja odpowiedź, ich wymienić, czy wiersz, czy opowiadanie, czy... Powiedziałem, najtrudniej jest napisać piosenkę. Ponieważ piosenkę trzeba napisać koniecznie dzisiaj. Już nie można tego odłożyć. I wtedy rzeczywiście człowiek się tak mobilizuje, cały organizm już jest w to zaangażowany. Nie wiem, czy włożyłem książkę do lodówki, czy odwrotnie, jajko do biblioteki. Ale rzeczywiście to jest taki niezwykły rodzaj działalności ludzkiej. No ale mnie się wydaje, że już to zanika. Znaczy taka... będziemy chyba świadkami za naszego życia albo na następne pokolenie, że taka forma piosenki literackiej powoli zaniknie. Ona już dzisiaj jest niszowa, bo radia takich piosenek właśnie nie grają. Ona jest dzisiaj już niszowa. Ja bym grała, nie patrz na mnie, no ja nie gram. A ja specjalnie odwróciłem wzrok, nie wiem, czy widziałaś, że tak jakoś chodzi. Ja wiem, że to byś grała, ale wiecie Państwo, że największą niespodzianką, jak Magda Wiśka-Jackowska wymyśliła listę przebojów muzyki filmowej, RMF Classic, który namiętnie słuchałem i ludzie, których zgromadziłaś wokół tego, to jest w ogóle imponująca sprawa. I nagle Magda do mnie dzwoni i mówi, słuchaj, czy ty wiesz, że słuchacze z twojej płyty Cinema Cigan, czyli Cinema Cygan, moje piosenki filmowe, wybrali jedną piosenkę i jest ona na 6. miejscu, czy na 8. Już 3., 4. tydzień. Ja mówię, którą? Ktoś ukradł księżyc. Lady Punk. Z filmu rysunkowego. No bardzo długo, przez kilka miesięcy była bardzo. Przez kilka miesięcy. Ja myślę, że jak będą kolejne wybory, to ona wróci. Ten bardzo, bardzo szczególny rok dla wielu osób jest takim rokiem przekalkulowywania swoich rzeczy i zmiany i transformacji. Czasem trzeba zmieniać zawody. Czy ty miałeś plan B na wypadek, gdyby ci się z tym pisaniem nie udało? Nawet tego nie dopuszczałem, dlatego że jak Państwo wiecie lub nie, ale w mojej Wikipedii jest, ja jestem inżynierem. Jestem inżynierem i skończyłem Wydział Cybernetyki, że nie dość, że jeszcze Wydział Cybernetyki, to na WAC-ie, to jest Wojskowa Akademia Techniczna. I to, że ja zacząłem, że porzuciłem to wszystko i zacząłem pisać piosenki, wiersze i tak dalej, to już było niejako moim planem B. Tak. Ale wtedy to nie myślałem w ogóle o planie B, tylko o to myślałem, że znalazłem prawdziwe życie, że ja znalazłem to, co po prostu sprawiało mi największą radość, co mnie kręciło, co stało się sensem tego mojego życia i tamto porzuciłem. Więc teraz już B było wyczerpane, B było zajęte. Ale nie, to nie był plan B. No, tak wyszło. No. Też bardzo dużo pomogła mi żona, która mnie utwierdzała w tym, że trzeba wszystko rzucić i na tę głęboką wodę wpaść głową w dół. Rzadko się zdarzają takie żony. No dlatego takie ma piękne zdjęcie. A jest tu zgromadzona, także jakbyście Państwo takie jakieś małe brawa, to usłyszy. Bardzo dziękuję. Ewa tego nie lubi, jak o niej mówię, więc to od razu wiadomo, że to będzie bura potem. To jeszcze o jednej bliskości powiemy. Jak Państwo zauważą, bo chyba widziałam, że one też są, a jak nie tutaj, to na pewno w Cornelu. Jeszcze Austeria wydała takiego Jacka Cygana, którego można sobie wziąć do szkoły, na studia, do biura. To jest zeszyt do pisania z takiej bardzo fajnej kolekcji
które geograficznie i też przez różne wybitne osobowości się przemazuje. I są tutaj oczywiście mnóstwo stron pustych do zapisania, gdyby ktoś miał ochotę piosenkę napisać, ale są też fragmenty o Jacku i Jacka. I jeden taki fragment, który bardzo lubię, jak mówisz, że właściwie piszesz tylko dla ludzi, których znasz. Jak to tak? No tak jest, dlatego że ja nie mogę, nie jestem okienkiem na poczcie, że można o mnie zamówić tekst. I nawet jak to są osoby młode bardzo, no to muszę się z nimi spotkać, porozmawiać chwilę, albo zobaczyć, co robią. Nie potrafiłbym napisać coś bez znajomości tej osoby, która będzie to śpiewała. Dlatego, że dla mnie to jest podstawowa sprawa. Ja muszę zbudować wokół tej osoby jakąś postać. To jest mój zawód, a nie tylko podzielenie się. Oczywiście jest odmiana, którą sobie nawet w tych trudnych czasach domyśliłem, pisząc taki spektakl do teatru, sztukę, która teraz jest, ma tytuł Błękitne krewetki. Kiedyś miała inny, ale w końcu się zdecydowałem na ten tytuł. I jest grana w Teatrze Stół w Krakowie. To postanowiłem... Grana i śpiewana. Postanowiłem zrobić odwrotnie. Czyli tak jak kiedyś się robiło, tak jak pan Jeremi Przybora przynosił tekst do pana Wasowskiego. Czyli napisałem kilkanaście tekstów i rozdzieliłem między kompozytorów, jak gdyby biorąc z nich to, co według mnie mają najlepszego. Czyli Stasiowi Sojce dałem dwie ballady, Krzysiowi Turnałowi dwie piosenki charakterystyczne, Maciej Moraszko, który pisze dla pani Stanisławy Celińskiej, dostał dwie takie piosenki, które można zrobić jako bosanowe i tak dalej, i tak dalej. I to świetnie zadziałało. Ten spektakl jest teraz w Krakowie, grają dwie aktorki, bo one przychodzą do garderoby, jak gdyby tego dnia grają Hamleta. Jedna gra Gertrudę, jest starsza, druga gra Ofelię. I Gertrudę gra Beata Rybotycka, jest po prostu niemiańska, a młodziutka Alicja Wojnowska, która gra Ofelię, właśnie też jest świetna. I tam wykorzystałem ten element odwrotny, co oczywiście zawsze niesie ryzyko, bo miałem sam sytuację, kiedy dawałem tekst według mnie dobry kompozytorowi i on mi to zepsuł muzyką. I dlatego ja już nawet wolę, mimo że to jest męczarnia, pisanie do... To jest tak jak krzyżówka. Z 5 sylab i trzeba tam jakiś sens zmieścić, bo już jest taka melodia, nie może być teraz akcentacji. To ja już wolę, bo mam ostatnie słowo w tej piosence. A jak już komuś dam tekst, no to przecież mu już nie zabiorę. Zwłaszcza, że na ogół daję teksty kompozytorom uznanym. To nie można się wygłupiać. Ale odpowiadając na twoje pytanie, które już zapomniałem. Tak. No, ale odpowiedziałem mniej więcej. Mówisz tylko te piosenki, które już raz słyszałeś. Tak, absolutnie to jest to. Mamy jeszcze trochę dzisiaj obowiązków przeróżnych, bo i będziemy czytać, i będziemy jeszcze, ja mam kilka... Będziemy tańczyć, będziemy podpisywać, ale dostałam też taką sugestię, że jeśli Państwo mają jakieś pytania, to absolutnie jest taka szansa, no to zapraszamy. To może ja zapytam, Elżbieta Heleksa Malinowska. Pisarz, poeta, tekściarz, którego Jacka Cygana w panu Jacku Cyganie jest najwięcej? Mnie się wydaje, że najwięcej jednak jest mnie w piosenkach. Dlatego, że... Tak to pan odczuwa wewnętrznie. Tak. Taki mam temperament. To jest mój żywioł, piosenka. Bo wiecie państwo, ja napisałem taki 26 współczesnych opowiadań i one mi są bardzo bliskie. Do nich wracam cały czas, zresztą pamiętam je. Natomiast one jak gdyby napisały się same. A w piosence zawsze jest jakaś walka, jakieś zmaganie z tą muzyką. A to miałem do tego dotrzeć, jak napisałem pierwszą piosenkę dla Ryszarda Rynkowskiego, jak on odszedł z Voxu, to on czekał chyba z 3 miesiące, w końcu nie wytrzymał, bo ciągle dzwonił, napisałeś do jego muzyki. Jeszcze nie wyszło.
ale napisałeś, no jeszcze nie. I w końcu zadał mi pytanie, to co ty właściwie robisz? A ja mówię, słucham, o czym jest ta muzyka. A on mówi, gdyby ona o czymś była, to ja bym wiedział. I właśnie ten zawód, znaczy to coś, absolutnie nie da się tego określić. Autora tekstu czy tekściarza to jest, żeby wiedzieć, o czym jest ta muzyka, którą dał mi kompozytor. Ładnie, nie? No, a ja mnie raz na tydzień coś mi wpadnie takiego. No więc chyba tam jest najwięcej, ale oczywiście mogłaby pani zapytać, to po co pan robi? No, z wierszem mam tak, że na mnie spadnie i muszę go zapisać, a potem muszę go rozwinąć. No, to już jest mi bardzo drogi. Opowiadania, no też sobie zapisywałem gdzieś rano w hotelu, czy w nocy przed snem. Teraz z tym Goethem się zmierzę i oczywiście często zadaję sobie pytanie, po co ci to? Ale no tak wyszło, że zacząłem już to układać sobie. Czy są teksty, których pan nie lubi, własne teksty? Może nie lubi, nie. Może mniej lubię, ale wie pani, jak się pisze do muzyki, to nieraz człowiek wie, że z tego chyba nic nie będzie, ale z szacunku dla kompozytora czy artysty, bo no, staram się to jednak napisać jak najlepiej. Ale nie będzie, nie dlatego, że złe, tylko że jest za trudne na przykład. Trudniejsze, mniej komunikatywne, mniej ma szans dotrzeć do ludzi. Kiedyś to się bardzo pięknie nazywało piosenka z drugiej strony płyty, bo były dwie strony, a dzisiaj już nawet tej płyty nie będzie, co ma jedną stronę. Kto z państwa jeszcze? Zapraszamy. Jeśli mogę, to mam pytanie od jednej z internautów. Super, prosimy. Pani Anna pisze tak. Zawsze mnie intrygowało, czy piosenki pisane na termin uwzględniały osobowość wykonawcy, czy były raczej inspirowane wewnętrznym natchnieniem i weną poety? Proszę Państwa, to jest pierwsze spotkanie, gdzie dostałem od internautki pytanie. W świecie online już tylko tak będzie. Jak ja się cieszę, że Wy jesteście tu. A tak wyobrażacie sobie, siedzi Pani i mówi, kolejne pytanie od internautki, pusta sala. No ale już powiedziałem. Panią Anię pozdrawiamy serdecznie, tu możemy tak do tego? Pani, oczywiście, że przede wszystkim ja piszę przez postać, przez osobowość wykonawcy. Natomiast bardzo Pani mi zaufała, mówiąc, czy to jest efekt talentu autora, czy weny, no a jak nie ma weny, no właśnie. A jest termin, a nie ma weny, to jest tak. Tak, przede wszystkim staram się, tak jak mówiłem, zbudować postać i sobie wyobrażam, co zrobi ten człowiek, jak wyjdzie na scenę w tej piosence? I dlaczego on ma odnieść sukces? Co ludzie powiedzą? Czy on ma wzruszać, czy bawić, czy dać jakąś zadumę, czy rozśmieszyć? No. Tak to wygląda. Także dziękuję za to pytanie, ono jest bardzo celne. Proszę uprzejmie. Chciałem zapytać, bo pan był uprzejmy powiedzieć, że bardzo podobały się panu te czeskie tłumaczenia. My tu jesteśmy na granicy od lat, jakby od bardzo wielu lat i my w większości rozumiemy język czeski. A jak pan odbiera te poszczególne słowa, bo ponieważ język czeski jest jednak mimo wszystko takim językiem bardziej opisowym i bardzo wiele słów jest takich, powiem wprost, które kogoś z tak zwanej Polski, bo my mówimy, że ktoś przyjechał z Polski albo ze świata, po prostu trochę śmieszą. Czy pan też to tak odbiera? Kiedy chcesz to podeprzeć się książką? Nie. Kiedy pan to pytał, sobie uświadomiłem jedną fantastyczną rzecz, wie pan? Dlatego, że właśnie jak ja to odbieram, bo ja nie znam czeskiego, ale jak czytam ten wiersz po czesku, to wiem, o czym on jest. Ponieważ, prawda? To jest ten moment niesamowity, bo jakbym czytał coś, co nie wiem. Czy to świadczy o prostocie tego języka, może? Na ogół rozumiem wszystko. Niektórych poszczególnych słów nie rozumiem, ale ujęcie tego, na przykład tłumacz zrobił coś takiego, że on mi odwrócił w ogóle historię, czyli to, co było w pierwszej linijce z trzeciej, inaczej to opowiedział. I ja to czytając wszystko wyczuwam, bo
mniej więcej się po trzecim czy czwartym słowie orientuje, o czym to jest. Ale te słowa, które wydają nam się śmieszne, są piękne. Ja uwielbiam te czeskie słowa śmieszne. Także to, wie pan, no... One nie są śmieszne, są czułe. Ja tak one myślę, są czułe, tak, one nie są śmieszne. To jest najbardziej czuły język na świecie. Owszem, bardzo... One są, takie... Czego chyba jesz jest najlepszym przykładem. Przytulające są. A wy żyjecie czeski? No tak... Położycie? Stąd, no z mieszkania tutaj. A ty masz w tym oknie mieszkałeś, tak? Nie chciałabym bardzo, może kiedyś zamieszkam tutaj jeszcze. Dobrze. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Pan był uprzejmy wspomnieć, że w młodości zakoleżankował się pan z VAT-em. Czy pan jest oficerem rezerwy? Tak, oczywiście. Oczywiście. Ja pan, powiem panu, że ja skończyłem studia i zacząłem uczyć studentów. Ale już na studiach jeździłem na rajdy, a potem na giełdę piosenki w Szklarskiej Porębie. I to mnie tak poraziło, że tam spotkałem ludzi, którzy pisali piękne piosenki, takich samych jak ja. I ja mówię, Boże, jak można tak robić? Jak oni to robią w ogóle? A ja jeszcze nic nie pisałem wtedy. Bo są poeci, którzy w wieku 12 lat napisali poemat, prawda? A ja nic. I zobaczyłem, że to są tacy sami ludzie, Wolna Grupa Bukowina, wielu innych, o których nikt dzisiaj już nie wie. Do dzisiaj te piosenki śpiewamy w tym gronie, bo to jest taka duża rodzina i się nimi zachwycamy. I w pewnym momencie, ponieważ oni nas z moim przyjacielem Jurkiem Filarem niesamowicie zaakceptowali, staliśmy się ich przyjaciółmi, postanowiliśmy się zrewanżować i dla nich coś napisać. I mówi pan, tak to się zaczęło. Wcale nie, że jakaś wena, czy... I gdyby oni te piosenki, które myśmy napisali, potraktowali tak, powiedzieli, chłopaki, bardzo fajnie się z wami pije wódkę, ale dajcie sobie spokój. Ale nie, oni to wzięli, zaczęli sami grać, no i to wszystko ich wina jest, proszę. Ja tak myślę, że pan lubi to, co robi, czyli lubi pisać. Ale co jeszcze pan oprócz pisania? Powiem pani, że oprócz pisania najbardziej lubię spotykać się z przyjaciółmi, pić wino, śmiać się i odkrywać jakieś nowe rzeczy. Lubię bardzo podróżować, ale raczej tutaj powiem, że podróżować lubię sam, to znaczy z żoną, bo samochodem moja żona nie lata samolotem. I nie jest pilotem? Nie jest nawet stewardessą. I wie pani, to jest niesamowite, ale żeby to, tak jak Marek napisał w tych swoich ziołach, że spacerować trzeba samemu. Spacer to jest piękna rzecz, ale spacerować trzeba samemu. Albo z psem. I, albo z psem, właśnie. No to z psem, czyli samemu. We dwójkę, prawda? We dwójkę jeszcze też są takie czasem. No. I te... Mówimy o innym gatunku literatury. I tak samo jest ze mną, że te podróże to ja muszę jakoś tak osobiście wchłonąć. Ale oczywiście z przyjaciółmi jest wspaniale, tylko że już wtedy to jest inna podróż. Więc te rzeczy lubię. Mam taki temperament, który też odkryłem niedawno, że lubię występować na scenie i w dodatku śpiewać. I... Ale nie ma sceny. I proszę państwa, moi byli przyjaciele, którzy mnie pamiętają z tej grupy Nasza Basia Kochana, i ja stałem tam z lewej strony i śpiewałem w chórkach. I oni w pewnym momencie powiedzieli, 7 osób, mikrofon jeden, powiedzieli, wiesz Jacku, ty raczej nie śpiewasz. I oni nie mogą do się zrozumieć tego, że ja, nie wiem jak to się stało, może rzeczywiście fałszowałem wtedy, a teraz nie fałszuję, nie. A potem dali mi te marakasy, to ja już to opowiadam namiętnie. Samba, sikoreczka. I ja grałem na tych marakasach. No ale po 2 miesiącach mi zabrali te marakasy. I mówią, wiesz Jacku, ty raczej nie grasz. Ja to komentuję, wiecie państwo jak, że Miles Davis, największy muzyk świata, zapytany przez dziennikarzy, mistrzu, czy ktoś gra równo,
Odpowiedział, nikt nie grał w nim. A oni mi zabrali te maracasy. Nie, ale się lubimy, no. Teraz z Jurkiem Filarem nieraz występujemy i jacyś tam ludzie obcy mówią, a jakby pięknie brzmicie razem. No bo rzeczywiście w tych piosenkach naszych starych to nie można inaczej tak. O, dziękuję panu, że pan pokazał dwa te kciuki. No więc tak mi się porobiło z tym śpiewaniem. Lubię scenę, ludzi, wyjść i zobaczyć. Wielu moich artystów, wokalistów nienawidzi śpiewać, a publiczności już zwłaszcza. To nawet państwo nie wiecie, którzy, nie będę wymieniał, ale tak jest. No. Przepraszam pana. Proszę. Jaki był pana debiut sceniczny? Jaką piosenkę pan najpierw zaśpiewał? Bo przyznam szczerze, że jeszcze nie słyszałam. Sam? Sam. Wie pani, kiedy żeśmy zaczynali, to ja znałem 3 chwyty na gitarze, znaczy do dzisiaj znam 3. I zrobiłem sobie polską wersję piosenki Wysockiego Lawina. Zjeść wami rawni, zjeść kryminą, idą lawiny od nas radnej. I napisałem polski tekst o zmianie. I moi przyjaciele z naszej Basi Kolanej, z Bukowiny, gdzieś o 4 rano mówili mi, weź zaśpiewaj to swoje. O 4 rano. I ja to śpiewałem. I taki był właściwie samodzielny mój debiut. Bo oczywiście w grupie to śpiewałem z Jurkiem duety. I tak to wszystko trwa. To jest piosenka, którą śpiewaliśmy w duecie. I moja żona powiedziała, że gdyby nie ta piosenka, to by za mnie nie wyszło. No to jest bardzo szczere wyznanie. Ale a teraz już dawno nie śpiewałem tej lawiny. Dzisiaj. Nie, ale dopiero z gitarą. Dopiero z gitarą. Dopiero otwarte. Ja zacząłem gitarę, ale dopiero otwarte. To dobrze, czy nie? Nie chcielibyśmy już państwa zanudzać, to może przeczytamy to. Jest jeszcze pytanie. Tak? Od internautów. Okazuje się, że oglądają państwa tutaj ludzie, nasi czytelnicy. Mamy branie. Tak, mam pytanie od pana Władysława. Pan Władysław pisze, pytanie z tych trudniejszych. Czy zawsze się dobrze współpracuje ze znanymi wykonawcami? Panie Władysławie. Zawsze. Panie Władysławie, zawsze. Chyba, że są wyjątki, które potwierdzają regułę. Ale panie Władysławie, odniosę się do tego, bo ja zaczynałem jako autor nieznany, prawda? Wiadomo, że nie ma znanych autorów, póki on się nie stanie bardziej znany, a potem znany. Ale kiedy już tak zaczęło coś świtać, to wielkie gwiazdy zaczęły do mnie dzwonić, że miał dla nich coś napisać. I zdarzały się takie sytuacje, że na przykład oddawałem tekst i artystka mówiła, świetnie, słuchaj, znakomicie. Ale wiedziałem, że w tym tekście są takie linijki trudniejsze. I za 3 dni miałem telefon. Jacku, no jest wspaniale, ale gdybyś mi zmienił tę linijkę. A ja wiedziałem, którą. Ale nie mam do nich, nie mam im tego za złe, ponieważ to byli ludzie, którzy śpiewali dla szerokiej publiczności. I bali się, że ta trudniejsza linijka, abstrakcyjna, jakaś zwariowana, jakiś, no, był nonsens, że to im oddali tę publiczność. Podejmowałem walkę. To znaczy starałem się przekonać, że to, dlaczego to jest fajne. I się na ogół udawało. Ale nieraz zmieniałem z szacunku dla tej gwiazdy, dla tej osoby, tak. No już trudno, mówię. No. A to ja odwrócę. A jak się ci napisało... A to z internautką? Nie, to ode mnie. Internautka tutaj się... Internautką? A jak ci się napisało całkiem spokojnie na wypiję trzecią kawę, to poczułeś, że och, to będzie mocne? Czy nie? Czy to dopiero się... Nie, bo właśnie całkiem spokojnie wypiję trzecią kawę napisaliśmy z Jurkiem Filarem. Na raty. I jak ja napisałem drugą część, bo on napisał pierwszą, gdzieś tam w Karkonoszach na takim zimowisku,
No to myśmy to przecież napisali wyłącznie dla siebie, no i graliśmy tak jako nasza Basia Kochana. Dopiero taki zbieg okoliczności, że ktoś wymyślił w telewizji program Bazar, że tu z jednej strony byli amatorzy, a tam siedzieli zawodowcy, to spowodował, że tę piosenkę wzięła artystka, o której marzyliśmy, żeby ona wzięła. No i jak myśmy to zaśpiewali, tam jeszcze było 7 wykonawców, słyszymy w garderobie na Wyrolnicza pukanie, otwierają się drzwi, jest główka Grażyny Łobaszewskiej i ona mówi: chłopaki, mogłabym to śpiewać? A my: wow! Chodzi mi o to, czy jak, taki fragment napisze ci, że my dzisiaj wiemy, że to weszło do języka potocznego, jak pory roku Vivaldiego, wypijmy za błędy i tak dalej, to można mnożyć te przykłady. Zresztą masz przepiękną anegdotę o tym, jak śpiewają twoje piosenki dzieci znajomych, to za chwilę to powiedz może. Ale czy masz taką świadomość, czy autor czuje, że to będzie mówione, śpiewane, że cała Polska z chwilę? Nie. Nie. Całkiem spokojnie wybije trzecią kawę w momencie, kiedy nagrała to Grażyna Łobaszewska, to rzeczywiście miało siłę. Czesław Niemen powiedział w radio, że to jest przebój nowego typu, ale absolutnie nie miałem w żadnym momencie takiej świadomości. A ta anegdota jest taka niewinna, bo kiedy piosenka Dary losu była bardzo popularna, Ryszard ją śpiewał często w radio, to myśmy mieszkali na Sadybie i takie segmenty z ogródeczkami wąskimi i słyszę tam, pracuję u siebie na górze i słyszę, jak córeczka sąsiadów wchodzi po tym ogrodzie i śpiewa: dolej, dolej rosu. I pytam się jej mamy: Jasiu, co ma? Maria się tam wyśpiewuje. Zauważyłam to, mówi jej mama, i też ją zapytałam, a ona powiedziała: jak to? To jest piosenka wujka Jacka o rosołku. Człowiek nie wie, o czym pisze. Spojrzę jeszcze raz w Państwa stronę, tak Państwo powolutku będziemy przechodzić do części artystycznej, będziemy czytać, będziemy tutaj się cieszyć, ale jeszcze czy są... Ale czy już nas nie wyrzucają? Że no, mam nadzieję, że nie, właśnie nawet nie kontroluję. Do czwartej nad ranem. Czy Państwo jeszcze chcieliby o coś zapytać? Tak? Nie, dobra. To jeszcze ja teraz. Bo Państwo być może nie wiedzą, że Jacek bardzo też jest takim miejskim zwierzęciem. Bardzo lubi z tej energii miasta i z nazwy miasta wyłuskiwać jakieś śmiesznostki. Czy Cieszyn zasłuży na jakiś limeryk? Czy zasłuży na jakąś fraszkę? Cieszyn jest bardzo, bardzo, ma duży potencjał jako Cieszyn, no ale to... Ile ci damy czasu na to? Nie, no do czwartej rano. Dostaniesz ołówek zamiast Cieszyn. Do czwartej rano. Ale nie, to mówisz o tych miastach... Miastach rozkazach. Wiecie Państwo, bo to... A Cieszyn masz się prosić. Ale to za proste. No to... Tak. To trzeba by coś jakoś inaczej zrobić, ale to może wpadnie sam, bo... I ja, proszę Państwa, opowiadam taką historię, że będąc na festiwalu w Sopocie, stałem na stacji tej kolejki śródmiejskiej i przede mną, to był początek lat 90., stał biznesmen nowego typu, ogromny, łysy, w białych skarpetkach, z taką komórą już wtedy, ale zauważyłem, że ta panienka w tej kasie też niczego sobie. I mikrofon był oczywiście zepsuty, więc on się nachylił do niej i mówi: wrzeszcz dwa razy. A ona się tak podniosła głowę i mówi: sam sobie wrzeszcz. I wtedy, proszę Państwa, przyszło mi do głowy, że ja w tym wrzeszczu byłem 40 razy i nigdy na to nie wpadłem. I zacząłem zbierać takie miasta rozkazy. I to Magda do tego nawiązuje. Nie do Torunia, do Toruń. No Toruń, tak. Nie, powiem, nie będę opowiadał całości, bo już mam dużą kolekcję. Powiem tylko, że moim absolutnie ukochanym miastem rozkazem jest Stary Sącz. Przepraszam, jeszcze taka
propos tych gwiazd, pamiętam, że miał pan takie marzenie, które kiedyś pan tam wyraził, chyba w Katowicach na spotkaniu, a propos Sosnowca. Czy już pana docenił? Sosnowiec? Sosnowiec bardzo mnie docenił. No przede wszystkim jestem honorowym obywatelem Sosnowca, prawda? To jak na człowieka z Niwki. Bo wiecie państwo, to jest, tutaj siedzi moja koleżanka szkolna, która mnie zna najdłużej na tej sali, bo Danusiu 63 lata. Prawda? No, tak jest. I my jesteśmy z Niwki. A Niwka to jest taka dzielnica Sosnowca troszkę odległa. I tak. I nawet do Mysłowic były 3 przystanki tramwajem, a do centrum Sosnowca się jeździło 1,5 godziny, bo trzeba było przejść przez taki most nad torami, bo nie było trasy. I ta Niwka zawsze miała taką autonomię jakąś. I ja mówię, jak człowiek z Niwki został honorowym obywatelem Sosnowca, to jest jakiś ewenement. No ale cóż, no. Natomiast... Tak. Na stulecie Sosnowca zrobili koncert ogromny, jubileuszowy. Władze miasta zaproponowały Kiepura Szpilman Cygan. Ja pomyślałem, że szukali kogoś, kto się rymuje do Szpilman. I tak to się tam znalazłem. No, ale oczywiście to jest na pewno jakieś miasto niezwykłe, choćby dlatego, że się tam urodziliśmy, no bo człowiek może chodzić do wielu szkół i na wiele uniwersytetów, ale urodzić się może w jednym miejscu, więc to jest to dzieciństwo jakieś magiczne. I tak naturalnie jestem Sosnowiec i bardzo drogi. Teraz tam mam festiwal dziecięcy. Właśnie przedwczoraj były dzieci z całej Polski. Fantastycznie śpiewały. Fantastycznie. To jest niesamowite, że jakoś te dzieci wracają cały czas do ciebie w twoim życiu zawodowym, że tak naprawdę najpiękniejsza chyba ta literatura piosenkowa dziecięca jest też twoim udziałem, a nie ma tego dzisiaj i nikt nie właściwie, ma. To się zakończyło, jakby nikt już w ogóle nie ma chyba autorów, którzy pisali, bo dla dzieci, bo i po co? No pewnie dzieci, są, ale już nie na taką... Tak. No to jakoś tak też samo wyszło, ale to, że dalej funkcjonują te piosenki Laleczka z Saskiej Porcelany, Zakazany Owoc, Zima lubi dzieci, teraz właśnie Ania Łukasiewicz była gwiazdą i śpiewała te wszystkie stare piosenki. To wspaniale, no. My mamy, wiecie państwo, taką ideę z żoną, że staliśmy się 10 lat temu członkami, założycielami Stowarzyszenia Trójkąt Weimarski, w Weimarze. To znaczy poznaliśmy we Francji na plaży pewnego Niemca z żoną i postanowiliśmy założyć taki Trójkąt Weimarski zwykłych ludzi, nie polityków. Tam są nauczyciele, lekarze, on jest prawnikiem. I od 10 lat to istnieje, lat temu gdzieś 8, byliśmy na jakiejś kolacji i on mówi do mnie, słuchaj, tu jest pani prezydent Turyngii, może masz jakiś pomysł? Ja wtedy mu kazałem zamówić 3 wódki w bufecie. Polską, francuską i niemiecką. Postawiłem na serwetce, narysowałem taki trójkącik i mówię, jak jest zdrobnienie po niemiecku, bo jest Weimar Dreieck, on mówi Dreieckchen. No to napisałem mu Weimar Dreieckchen, trójkącik weimarski dla dzieci. I od 8 lat robimy z przerwami, no bo teraz pandemia, a przedtem i dzieci z Francji, Polski i Niemiec spotykają się w jednym miejscu, klasa, 11 lat, mają zajęcia, rysują, zwiedzają, śpiewają i się okazało, że te piosenki moje stare, Czerwony Kapturek, Flagi, wszystkie ci nasze są i tak dalej, dłonie, się doskonale do tego nadają. I te dzieci z 3 krajów właściwie w większości śpiewają te nasze piosenki. Po polsku, po francusku i po niemiecku. I jest też Niemiec taki odpowiednik naszej Majki Jeżowskiej, jak gdyby. Świetny facet. Z gitarą i on też wnosi parę piosenek. Ale to tak się właśnie odbywa. Ponieważ to jest Małopolska, to Rybia Pikardia, więc ja wziąłem szkołę z Rabki, bo to musi być Małopolska. Świetne dzieciaki, świetne. I na przykład ostatnio 2 lata temu widziały, proszę państwa, katedrę Notre Dame, zanim się spaliła. To one na całe życie to zapamiętają. No.
a ten festiwal, a to spotkanie było w Amiens i w Beauvais, to jak weszły do katedry Amiens, największej gotyckiej katedry Francji, to one miały. Także te piosenki naprawdę się przydadzą. Przydają. Przydają i przydadzą jeszcze. Drodzy Państwo, no dla Państwa, którzy żyją tutaj wiele lat, albo bardzo wiele, na tym takim dziwnym styku dwóch krajów, wielu kultur, wielkiej historii absolutnie, usłyszeć Twoje wiersze po czesku, to będzie pewnie też niezwykła rzecz. To co, możemy sięgnąć? Jak panią Renatę też zaprosimy. Tutaj. No i tu już zostawiam Wam tę scenę na chwilę. Sami to reżyseruje. Wspaniały spektakl. Nie, to jest śmieszne, jeden wiersz. No tak, ale tak, tak. Bardzo proszę. Nie, na stojąco. No stojąco. Która strona? 165. Ale nie myślcie sobie, że to jest taka cienka książka. Niebuszko. Niebuszko, czyli małe niebo. Miłe niebo, niebuszko, proszę cicho, niebuszko, mojego kruchego porządku ziemskiego, co nawet w dniu klęski jest dla mnie nieziemski. Miłe niebo, niebuszko, proszę cicho, niebuszko, nie łam miłowego drzewa figowego, co, gdy przyjdzie słabość, przysłoni mą nagość. Miłe niebo, niebuszko, proszę cicho, niebuszko, mojego stołu, gdzie pospołu, mojego drzewa, gdzie kos śpiewa i listka przy listku, bo to dla mnie wszystko. Ja bardzo dziękuję za ten zaszczyt, Jacku. Ja zanim przeczytam przynajmniej dwa słowa, bo nie było tej okazji. Mi tutaj całe życie się w głowie, właściwie wszystko to się pojawiło. Nie zabrzmiał dzisiaj tutaj tytuł piosenki Czas nas uczy pogody. I ten czas, to jak słuchałam tej piosenki po raz pierwszy po drugiej stronie granicy w czeskim Cieszynie z rodzicami, to wszystko jak w filmie się pojawiło, także dziękuję bardzo. I nigdy bym nie pomyślała, że w tym samym mieście, tylko po drugiej stronie będę czytała tłumaczenie. Ty prosiłeś, żeby go przeczytać po czesku, więc przeczytam po czesku. Również w imieniu mojej córki, która tłumaczyła również te wiersze, pozdrawiam do Brna, gdzie musi być służbowo. I właściwie o tym niebie też tutaj zabrzmiało. Ja przyszłam, jeszcze jest granica otwarta, więc mogłam przyjść z tej czeskiej strony. U nas od dziś nie można śpiewać, także to też jest taki dzień specyficzny, więc cieszę się, że możemy śpiewać. Ja liczę na to, że zaśpiewasz, bo miałam okazję słuchać spektaklu Cygan w Polskim i naprawdę też było bardzo, bardzo pięknie. Także tłumaczenie. Ja muszę Ci podziękować, ponieważ nie tłumaczę na język czeski, ja tłumaczę piosenki przede wszystkim, ale również poezję czeskich autorów na język polski. Tutaj to było na odwrotkę i było trudniej oczywiście, bo język czeski nie jest moim językiem ojczystym, macierzystym, więc też to jest ciekawe po czesku ojczyzna, czy język ojczysty to jest mateština, czyli język matki, a nie odcina, prawda? No i ten wiersz się dobrze tłumaczył, sam się tłumaczył, dlatego że on jest bardzo melodyjny. Więc to też przez to, że tłumaczę teksty piosenek, że sama piszę teksty piosenek, więc to jakby samo się pojawiło, było prościej nawet niż w przypadku wierszy białych. Także Nebiczko. Nebiczko. Milene be Nebiczko, ki się prosim neničho. Sem součástí tvého řádu pozemského. I když pokulhávám, nezemský zůstává. Milé nebe Nebiczko, ti się prosím neničho. Zachraň od zániku stín list fikovníku. Ten, když hra nabije, mou nahotu skryje. Nebíčko, dobré nebe, nenič já prosím tebe stolu, kde jsme spolu. Stromu vedle domu, tiše prosím neho, vždyť je to mé všechno.
Dziękujemy, Renacie. Ale Magdo, jeżeli pozwolisz, to na koniec przyszła mi do głowy taka historia, bo jak te frazy zabrzmiały teraz, to możemy zobaczyć, co muzyka zrobi z takim tekstem. I teraz, ponieważ dałem ten wiersz Staszkowi Sojce, on napisał muzykę, to może zróbmy tak, że wykonamy tę pieśń razem. To znaczy, państwo te pierwsze linijki, które brzmi tak. Miłe niebo, niebuszko. Bo Stasiu zrobił taką transakcentację. Proszę cicho, niebuszko. Czyli wy tylko niebuszko i niebuszko. Dobra? A ja jeszcze. Znaczy ja pamiętam. No dobra. Miłe niebo, niebuszko. Proszę cicho, niebuszko. Tak to jest? Mojego kruchego porządku ziemskiego, co nawet w dniu klęski jest dla mnie nieziemski. Miłe niebo, niebuszko, proszę cicho, niebuszko, nie łam mi owego drzewa figowego, co gdy przyjdzie słabość, przysłoni mą nagość. Miłe niebo, niebuszko, proszę cicho, niebuszko, mojego stołu, gdzie pospołu, mojego drzewa, gdzie kos śpiewa, i listka przy listku, bo to dla mnie wszystko. Te dwie linijki razem. I listka przy listku, bo to dla mnie wszystko. No, proszę. No, proszę. Jak internet włączony, to można. Drodzy internauci, wybaczcie. Ja oni śpiewali, jestem. Tak, śpiewali, śpiewali, jestem kobietą. Drodzy państwo, tak. To tak na koniec jeszcze powiem tak, że tak, duża gazeta się zgłosiła do nas niedawno z takim, do nas w sensie, z takim poleceniem, z taką prośbą, że będą przygotowywali pod koniec roku taki numer specjalny o potędze człowieka, o humanizmie, o tym, co w życiu najważniejsze. Że jest jedna taka osoba, którą oni by chcieli, żeby tam rzeczywiście powiedziała i opowiedziała o swoich doświadczeniach. Ale nie mogła. I to był Jacek Cygar. Ja tak sobie pomyślałam, że rzeczywiście autorów piosenek mamy wielu. Bo mamy też, Polska jest pod tym kątem bardzo doświadczonym krajem, pozytywnie i pięknie. Ale jest tylko jeden taki Jacek, który łączy tyle opowieści o człowieku i w wierszach, i w tłumaczeniach, i w piosenkach. I rzeczywiście to, co najważniejsze w życiu, spaja w tym, co pisze. I pisze niby od siebie dla artysty, a tak naprawdę pisze o nas, dla nas. Za to bardzo jesteśmy. Tady a tam. Tady a tam. To ja krótko jeszcze powiem, że teraz artysta ja oddaję Państwa. Nie, ja tu siedzę, maseczkę założymy i chętnie podpiszę, jak kiedyś powiedziała Pani na jakimś spotkaniu, czy korzystając z tego, że autor jest żyjący, korzystając z tego, że autor jest żyjący, jak Państwu podpiszę. Natomiast ważna informacja jest taka, że my się później przeniesiemy do Kornela, gdzie też są książki, więc też gorąco i wino. Więc zapraszamy, jeśli Państwo mają taką ochotę. Bardzo się cieszę, że ten Cieszyn stanął na Twojej drodze. Czekamy na...